Witam Was, docent polskiej mniebrewary.pl. Dzisiaj odcinek ze ślepym testem. Widzicie to? Widzicie to tutaj, co to jest? Żywiec APA, czyli potocznie zwana żapą. Piwo nie zrobione w żywcu, tylko zrobione w browarze zamkowym w Cieszynie. Odpowiedź na piwowarstwo rzemieślnicze koncernu. I kwestia jest taka, że artezan dał kontrodpowiedź w przypadku swojego piwa nazwanego żapa, czyli zi od chmielu żatec, żatowskiego chmielu klasycznego używanego do chmielenia lagerów i do chmielenia pilsów. Słuchajcie, są dwa piwa, jedno nalane z butelki, czyli żywiec APA, a drugie nalane z beczki, czyli artezan żapa. Nie wiem oczywiście, które jest które, jedno jest oznaczone kropkami, tutaj Cyprian elegancko oznaczył 5 czy tam 6 kropkami, drugie jest bez oznaczeń. Jakie mamy różnice? To po tej stronie jest troszeczkę ciemniejsze, barwa bardziej głęboko złota, tutaj to jest jasno złote, klarowność bardzo podobna. Jeżeli chodzi o pianę, widzicie, że w tym egzemplarzu ta piana jest bardziej obfita, jest drobna, tutaj też jest drobna, aczkolwiek mniejsza jej zawartość. No dobrze, no ale wygląd to jedno, kwestia zapachu to drugie. Zobaczymy, jak pachnie ten egzemplarz. Ok, są jak najbardziej aromaty nowofalowych odmian chmielu. Tutaj nie czuję niczego niepokojącego. Zobaczmy teraz ten egzemplarz. O, tutaj. No tak, no to już od razu po zapachu zapewne można rozpoznać, że to jest kraftowa rzecz, a to jest ten crafty, czyli ta rzecz podszywana. Jakby powiedzieli sensorycy, oczywiście nie jestem sensorykiem, ale tutaj taką delikatną autolizę czuję, czyli taki czosnek, cebulka, zdecydowanie nieprzyjemny aromat. To nie jest kwestia, że one są podobne w aromacie, to jest zupełnie niebo a ziemia. Tutaj jest właśnie jakieś zakażenie kompletne. A może to się okazało, że artezan miał zakażenie i to by było ciekawe. Mało przyjemny aromat w tym egzemplarzu zupełnie. Tak, tutaj jest świeży, rzeźki aromat chmielu. No dobra, to w takim razie zacznijmy od smaku tego piwa. Czuć... O Jezu. Jest niskie nasycenie, ale tak, jest ta cebula i czosnek w smaku. Goryczka jakaś zupełnie... Słuchajcie, dawno tak fatalnego piwa nie piłem. Nie, masakra. Jakieś kwaskowe, zupełnie nieułożone. Jeżeli to jest ta żywiecko-cieszyńska APA, ja to kupiłem w Tesco bodajże 1,5 tygodnia temu. Data przydatności tutaj jest... To nie jest kwestia jakiegoś przeterminowania czy czegoś. Ono cały czas było w lodówce. 23 lipiec 2015 roku. Nie wiem, czy on to złapie, czy nie złapie. No masakra, jak można w ogóle takie piwo na rynek wypuszczać. Teraz zobaczymy to. Wspólne jest niskie nasycenie. Natomiast tutaj powinienem sobie przepłukać wodą po prostu po tej gehennie, jaką było to piwo. Tutaj mamy wyrazistą goryczkę. Zdecydowanie piwo jest goryczkowe.
naprawdę, to jest tak jak w Aromacie. Kompletnie inne piwa, zupełnie nieporównywalne. I to nie jest kwestia taka, że one różnią się od siebie jakimiś niuansami. Nie, to kompletnie, kompletnie inne piwo. I tak jak Cieszyn teraz będzie atakował podobno miłośników piwa swoimi wyrobami, no to sorry, prezentując takie rzeczy, tak kompletnie odległe od tego, co oferują rzemieślnicy, no to nie mają zupełnie czego szukać. To, że to piwo się do niczego nie nadaje. Znaczy, ja cały czas nie wiem, jakie to są piwa. Ja mam nadzieję, że to nie jest prawda, żeby takie gówniane piwo zrobił artyzan. Jeszcze upewnijmy się. Bardzo fajna cytrusowość, rzeźkość, goryczka jak na AP, bardzo fajna. Treściwość też jak na 12,5, bardzo dobra. To nie jest piwo, które jest mocno treściwe, bardzo zapychające. Jest właśnie sesyjne, pijalne, takie jak APA ma być. Cóż, Cyprianie, chyba ja tutaj już generalnie się zadeklarowałem. Mam nadzieję, że nie popełniłem jakiegoś błędu. Tak jak ja ci powiedziałem, że ten blind nie wiem, czy ma sens, bo po prostu porównywanie tych dwóch piw raczej ciężko porównywać. No, zdecydowanie... Znaczy jestem w szoku, że one się aż tak różnią, bo przecież ludzie jednak... Ja podejrzewam, że to jest może już kolejna warka, ale jednak to piwo wzbudziło jakieś pozytywne emocje. Mówili ludzie, o, super odpowiedź koncernu, jeżeli chodzi o piwo w dobrej cenie i w niezłej jakości. No na pewno nie ta partia 23 lipiec, bo to jest po prostu masakra. To jest piwo nadające się do zlewu. Więc absolutnie, absolutnie nie można nic pozytywnego o tym czymś powiedzieć. No, czyli rozumiem, że tym razem zgadłem. Jak najbardziej. W pełni się z tobą zgadzam również co do oceny tych piw, także pełna zgoda. I tym optymistycznym akcentem bym się pożegnał z wami, tylko jeszcze odnośnie artyzana, ponieważ zawsze o czeskim chmielu troszkę chciałbym więcej powiedzieć. Bardzo sobie chwalę to, że artyzanowi udało się ten Kazbek, czyli w serii Summer Ale, piwo z czeskim Kazbekiem nowofalowym, jako pierwsze piwo w Polsce, bardzo udane, bardzo cytrusowo-cytrynowe. I tutaj mamy połączenie czeskiego żateckiego polorannego ciervenaka, czyli tego słynnego chmielu Saas, z jakimś amerykańskim. Nie doczytałem, co prawda, co to był za amerykański chmiel. Pewnie też ten żatec był dodany tylko dlatego, żeby zrobić ten przedrostek rzet przed nazwą i żeby stanąć właśnie w szranki, marketingowe szranki, bo jeżeli chodzi o smakowo-aromatyczne, to piwo zostało położone na łopatki. No dobra, generalnie bardzo, bardzo fajny pomysł, żeby artyzan właśnie zrobił takie bezpośrednie nawiązanie do tego piwa, które niektórych uwiodło, a okazało się, że kompletnie poległo. Także zdrowie rzemieślników, nie dajcie się uwieść, bo nie są tego warci. Na razie.